W pewnej fabryce są maszyny produkujące zabawki, które następnie są pakowane przez pracowników fabryki. W jednym dniu każda z maszyn wyprodukowała 14 zabawek, a każdy pracownik zapakował 2 zabawki. Jednak 40 zabawek nie zostało zapakowanych. Co więcej, liczba pracowników w tym dniu wyniosła o 8 mniej niż 7-krotność liczby maszyn. Ile było maszyn i pracowników? Jak zwykle zachęcam Cię, zatrzymaj odtwarzanie filmu po to, żeby samodzielnie spróbować rozwiązać to zadanie, a przynajmniej się chwilę samodzielnie zastanowić, zanim zobaczysz, jak ja to rozwiążę. Dobrze, a jak ja to zrobię? No tutaj sobie wprowadzę jakieś zmienne. Mam odpowiedzieć na pytanie, mam podać 2 liczby, ile było maszyn i ile było pracowników. No to powiedzmy, że jako m oznaczę sobie liczbę maszyn. To będzie liczba maszyn. No a liczbę pracowników oznaczę literką p. M jak maszyny, p jak pracownicy, czyli to będzie liczba pracowników. No i teraz, co ja wiem? Tutaj mam 2 informacje. W tym drugim zdaniu mam podane, że każda z maszyn wyprodukowała 14 zabawek w tym dniu, o którym tutaj jest mowa. A każdy pracownik zapakował 4 zabawki. Jednak, pomimo tego nakładu pracy, tak się złożyło, że 40 zabawek nie zostało zapakowanych. No dobrze, no to zacznijmy od tego, żeby obliczyć, ile było wyprodukowanych zabawek. No jeżeli mamy m maszyn, każda produkuje 14 zabawek, to znaczy, że mamy 14m wyprodukowanych zabawek. To jest liczba wyprodukowanych zabawek. To są wyprodukowane zabawki. To ich liczba. Wyprodukowane. No dobrze. A teraz ile było zapakowanych? No, było p pracowników, każdy zapakował 2 zabawki, czyli 2p zabawek, taka liczba zabawek została zapakowana. Czyli to są zapakowane. Zapakowane. No dobrze, ale co my wiemy? Wiemy, że 40 nie zostało zapakowanych, czyli jak od liczby wyprodukowanych odejmę liczbę zapakowanych, czyli od 14m odejmę 2p, to zostanie mi 40. Tyle nam mówi to pierwsze zdanie tutaj, w którym są te liczby. No i to zdanie pozwoliło nam ułożyć jedno równanie. No żeby znaleźć te liczby m i p, to potrzebuję jeszcze drugiego równania, bo na razie mam tylko jedno równanie na 2 zmienne. No to jest za mało, żeby je wyznaczyć. No i z tego drugiego zdania napiszemy drugie równanie. No i w tym drugim zdaniu co jest powiedziane? Wiemy, że liczba pracowników w tym dniu wyniosła o 8 mniej niż 7-krotność liczby maszyn. Czyli to zdanie nam mówi, że liczba pracowników p jest równa czemu? O 8 mniej niż 7-krotność liczby maszyn. 7-krotność, czyli 7 razy liczba maszyn, 7 razy m. I od tego muszę odjąć 8, minus 8. O 8 mniej niż 7-krotność liczby maszyn. No i mam drugie równanie. I to drugie równanie jest w takiej postaci p równa się coś tam. To akurat jest bardzo wygodna postać do tego, żeby rozwiązać ten układ równań. Tutaj mamy jedno równanie, tu mamy drugie. Metodą podstawiania po prostu to wyrażenie mogę wstawić do tamtego równania w miejsce mojej niewiadomej p. No bo p jest równe temu, więc mogę tutaj to podstawić. No to zrobię to może już tutaj neutralnym kolorem. Wszystko tym samym. Czyli mamy tak, 14m odjąć 2 i teraz zamiast p wstawiam to wyrażenie. 7m odjąć 8 równa się 40. Takie mam równanie. No to mogę teraz to równanie dalej upraszczać. Może tutaj będę je upraszczał. 14m minus 2 razy 7 to jest minus 14m. Minus 2 razy minus 8 to będzie plus 16 równa się 40. Takie mam równanie. No i teraz widać, że tutaj minus 14 i plus 14 to się zredukuje. Zostanie 0 po prostu. I będziemy mieli takie równanie. 16 równa się 40. To co to jest za równanie? No 16 nigdy nie równa się 40. Czyli to równanie jest nieprawdziwe po prostu. To równanie jest sprzeczne. Napiszemy tutaj, że to jest sprzeczne równanie. A co to znaczy? To znaczy, że ten układ równań, który tutaj mamy, dla żadnego m i p nie może być spełniony, bo to, co tutaj wyszło, nie zależy już ani od m, ani od p. Tutaj te zmienne się skróciły i dostaliśmy sprzeczne równanie. Niezależnie od tego, jaką wartość m i p wstawimy do tego układu równań, nigdy ten układ równań nie będzie spełniony. Ten układ równań jest po prostu sprzeczny. Te informacje, które tutaj zostały podane w zadaniu, są sprzeczne ze sobą. Nie jest możliwe spełnienie tych warunków, które są tutaj napisane, dla jakiejkolwiek pary liczb m i p. Czyli ten układ równań po prostu nie ma rozwiązań. Tutaj możemy napisać, że nie ma rozwiązań tego układu równań. Nie ma rozwiązań dla tego zadania.